Matura to bzdura? Tegoroczne zmagania maturzystów nie należą do najłatwiejszych. Za nami język polski, matematyka i język angielski. Przed nami matury ustne. Wybieramy się na maraton po zgorzeleckich szkołach, żeby zapytać, czy maturzystom po drodze z maturą. Już niedługo, coraz bliżej, za pół roku. Mamy za sobą maturę z języka angielskiego. Jak było? W porządku, trzeba przyznać, że nie można tego porównać do rozszerzenia. No, proste zadania. Matura z matematyki była trudniejsza. Nie, powiedziałbym, że matematyka tak naprawdę to było wykorzystywanie samych wzorów. Tutaj było jedyne, co było trzeba słuchać, tak więc powiedziałbym, że ten sam poziom. Matematyka była trudna, ale na początku był ten strach po maturze. A kiedy sprawdziliśmy wyniki i zobaczyliśmy, że tak naprawdę zrobiliśmy wszystko dobrze i tylko się baliśmy, to było lepiej. Matura to bzdura? Tak, kompletna. Ale trzeba napisać, więc właśnie wyszedłem z angielskiego. Banalny. Prosty jak cholera, po prostu wypracowanie poszło jak słodka, zdania 10 minut zrobione. Także naprawdę nie było nic trudnego. Wystarczyło się tylko skupić na słuchaniu i można było łatwo napisać. Naprawdę, nie trzeba się dużo starać. Temat też jest bardzo prosty i uważam, że uczniowie z naszej szkoły na pewno sobie poradzą i byliśmy dobrze przygotowani. Z angielskiego bardzo łatwa, z polskiego taka, myślę, średnia, no i z matematyki też, no nie było najgorzej. Bardzo łatwą maturę w tym roku nam dała komisja, więc wydaje mi się, że stresu tak wielkiego nie ma. A co by pan życzył wszystkim maturzystom, którzy jeszcze będą się zmagać z niektórymi przedmiotami? Wszystkim ludziom, żeby żyło się lepiej i każdy, żeby miał tą maturę. No i zdania w 100% zawalności wszystkim, w całej Polsce. Matura to bzdura? Zależy dla kogo. A dla ciebie? Może się przydać w życiu. Stresowałeś się przed dzisiejszym egzaminem? Angielski nie sprawił mi aż takich trudności, także nie za bardzo. A matematyka? No to już tak. Myślisz, że zdałeś? Jestem dobrej myśli i uważam, że powinno się udać. Ja swoją maturę wspominam z emocjami w momencie rozpoczęcia matury i tak w momencie rozpoczęcia matury przez obecnych absolwentów ten sam dreszczyk emocji do mnie jeszcze dochodzi i świadczy to chyba dobrze o tym, że wspólnie z maturzystami tą maturę przeżywam. Matura to bzdura? W pewnym sensie tak. Ponieważ jeżeli ktoś nie planuje studiów, to nie jest to potrzebne. A jeżeli ktoś planuje, to oczywiście jak najbardziej. A czego życzysz tegorocznym maturzystom? No, oczywiście, żeby zdali wszyscy maturę jak najlepiej. Pewnie, żeby wszyscy zdali, żeby wkroczyli w to dorosłe życie z tym egzaminem dojrzałości, żeby sobie otwierali drogę na dalsze kształcenie. Tego im życzę. A nie zdanie, to też jest jakiś egzamin. A jak pan wspomina swoją maturę? No, było ciężko, ale przeszedłem ponadnie i zdałem. A było trudniej niż dzisiaj? O wiele trudniej. O wiele trudniej. Zda, nie zda, zda. Nie zda. Zda? To nieważne, czy zdasz, czy nie zdasz. Życie nie kończy się i nie zaczyna na maturze. Tak czy inaczej, za wszystkich trzymamy kciuki. Szczególnie w trakcie zbliżających się matur ustnych. Już za rok matura. Już niedługo, coraz bliżej. Za rok cały. Już za chwilę. Już niedługo, coraz bliżej, za pół roku.